Cześć, dzień dobry, witam, ja jestem Szymon Adam, a to jest ZAIKS Akademia. W ZAIKS Akademii rozmawiamy o muzyce, prawach autorskich, ale też o pieniądzach, o życiu artystycznym i o życiu zawodowym, autorek i autorów. Dzisiaj rozmawiamy z Misią Furtak, a ja przypominam, że ZAIKS Akademia to również portal edukacyjny, na którym opisujemy większość albo wszystkie zagadnienia, o których rozmawiamy w tym podcaście. Link w opisie tego filmu. Cześć, Misiu. Cześć. Posłuszę się e, ściągą. E, to, co znalazłem w internecie na Twój temat, to Misia Furtak albo Michalina. Kompozytorka. To, to się zgadza, to już mogę powiedzieć. Tu mamy, na razie jest ok. Na razie jest zgoda. Bo e, ja bardzo lubię Twoje imię. Można się jakby fajnie witać i żegnać. Cześć, Misiu, Papa Misiu. I to zawsze mnie, zawsze mnie bardzo rozczula. Ale internet twierdzi, że jesteś kompozytorką, autorką, wokalistką, basistką, laureatką paszportu polityki z zespołem Trebę. E, natomiast. E, ja bym chciał z Tobą porozmawiać jako z artystką zaangażowaną. Bo tak jak piszesz na swoim Instagramie, głosu używasz do śpiewania i do mówienia, do rozmawiania. Więc e, chciałbym z Tobą porozmawiać trochę e, bardziej o tym niż o, niż o Twoich projektach, e, a bardziej skupić się na tej działalności, e, w której e, głos używasz do rozmawiania. Bo e, działasz w KeyChange, e, działasz w Music The Clares Emergency, e, gdzie. Gromadzicie artystów i artystki, e, organizacje, e, osoby związane z branżą muzyczną, e, którym zależy na klimacie. Macie nawet takie hasło: "Nie ma muzyki na martwej planecie". E, w Kiczeńc z kolei e, angażujesz się w działalność, e, która ma na celu wprowadzenie reprezentowanie grup niedostatecznie e, reprezentowanych. I moje ulubione pytanie w, w życiu brzmi: "Po co?" Bo mm -hmm. twoja kariera e, muzyczna, e, wspaniałe utwory, które, które e, są szczególnie bliskie mojemu sercu. E, ja trochę czekam na nowe rzeczy, a ty w międzyczasie robisz te wszystkie inne rzeczy. I chciałbym, chciałbym tak z, z, znaleźć tu twoją motywację. Jakby po co? To bardzo miłe pytanie i tak naprawdę też rozumiem, co miałeś na myśli, mówiąc, kiedy rozmawialiśmy o tej rozmowie, że trochę będzie filozoficzna. To już jakby wszystko jasne. Wiesz co, ja wierzę w budowanie środowiska wokół siebie i swojego miejsca pracy środowiska pracy nie tylko środowiska, mam na myśli ludzi ale środowiska pracy. Być może ma, być może dlatego, że miałam różne przykre doświadczenia pracując w tej branży muzycznej i trochę próbuję teraz być taką osobą, która mocno się skupia na edukacji, mocno chce włączać osoby, które są niedoreprezentowane i mocno chce mówić o rzeczach, o których jeszcze mówi się niedostatecznie dużo. Właśnie dlatego, że, że ktoś to musi zacząć robić. To są oczywiście trochę że jakby rzeczy z różnych pól, bo mówienie o klimacie to jest co innego. To też już jest troszeczkę bardziej seksji i trochę ludzie bardziej się pod to chcą podłączać niż te nieszczęsne kobiety, które nie wiadomo o co im chodzi i cały czas coś próbują komuś zabrać i w ogóle nie wiadomo o co chodzi w tej narracji, więc też próbujemy ją jakoś sensownie budować. Ale rzeczy związane. Tak, po prostu twardo z edukacją, edukacją dotyczącą tego, jak pracować, jak być na rynku, co ma sens. To są rzeczy, które raz że ja bardzo wierzę, że, że młodzi artyści tego potrzebują. Bo za dużo jest takich historii, że, że ktoś tam coś podpisał i potem się okazało, że czegoś nie mógł zrobić i się zdziwił, i tak dalej. Albo że ktoś się zawinął z jakimiś pieniędzmi, albo zostawił jakieś problemy prawne na artyście, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast też prawda jest taka, że za każdym razem, kiedy ja zaczynam eksplorować te tematy, to się odbywa. Już w nowej rzeczywistości, w jakiejś sytuacji, w której ja też jestem de facto tą artystką, która może nie zaczyna, ale rzeczywistość, w której żyjemy, jest taka, że właściwie ciągle się trochę zaczyna, że trochę po pandemii się zaczynało, trochę nowa rzeczywistość ekonomiczna, w której jesteśmy, też wymaga innego patrzenia na świat. I to nie jest tylko tak, że to moje mówienie o edukacji czy praca nad tym to jest. Przedstawianie modeli, które już istnieją, co też oczywiście może być sensowne, ale też przez to, że ja nad tym pracuję, to jakby dbam o taki swój ciągły kontakt z rzeczywistością, bo muszę sama po prostu sobie refreshować system i sprawdzać, co się dzieje i jak można pracować i jak to robić najlepiej. O modelach istniejących to ty pewnie sam najlepiej wiesz, bo też kiedyś o tym rozmawialiśmy, z czego można korzystać, czy z takich startupowych podejść, czy z jakichś tam różnych innych kreatywnych, influencerskich itd., co też w dużej mierze jest podobne, a w branży muzycznej yy, nie jest tego dużo, ale no to jest jakby trochę jeszcze też co innego. A to, o co ty mnie pytasz, to myślę, że, że jakaś taka, że to, że to robię cały czas, to jest jakaś taka moja, nie wiem, poczucie potrzeba yy, jakby wspierania, może jakiegoś dania wsparcia, którego ja też nie dostawałam, może też bycia mentorką, której ja nie miałam. Yy, I też pozostawanie w kontakcie, z, z, czy budowania Timu też środowiska, którego ja nie miałam, czy, czy które straciłam. Yy, a, a troszeczkę też takie właśnie pozostawanie w kontakcie z rzeczywistością yy, i, i sprawdzanie jakby, jakie jest to środowisko, w którym pracujemy tu i teraz i tak dalej, i tak dalej. Chcę, chcę, chcę poruszyć taki temat yy, ogólnie zarabiania na tej swojej twórczości I czy wierzysz w to, że poprzez twoje działania artyści i artystki, które teraz wchodzą do, do branży muzycznej, mogą mieć po prostu łatwiej niż niż ty, kiedy wchodziłaś do branży te, i X lat temu? Mhm. Wiesz, co wierzę w to? Bo to nie chodzi o to, że ja im po prostu podam na złotej tacy wszystkie odpowiedzi i przede wszystkim jakieś znaczne ilości gotówki, żeby sobie poszli i to wydali na jakieś tam rzeczy. Natomiast to, że oni mają poczucie jakiegokolwiek zaopiekowania i to, że jest jakikolwiek program, na przykład, zaadresowany do nich. Albo to, że ktoś chce z nimi porozmawiać, tak normalnie po prostu. Nie z perspektywy usiądź i rupi, ładnie wyglądaj, albo co ty możesz wiedzieć, to się robi inaczej, bo jesteś dopiero gdzieś tam, to skąd ty możesz wiedzieć. Mm, tylko tak zupełnie po partnersku, to ich inaczej ustawia też na wejściu. I to powoduje, że oni mają poczucie, że nie muszą nadrabiać, albo nic nie wiedzą i są przestraszeni. Tylko czują się potraktowani poważnie i czują się też potrzebni. Na samym początku, um, kiedy w artysta nie, no, nie ma jeszcze takiej pewności, że to, co robi, w ogóle ktokolwiek inny chce tego słuchać, oprócz nie wiem jakichś jego kolegów czy rodziców, cho, chociaż też czasami nie. Um, to po prostu dostaje taki komunikat z zewnątrz, że ktoś też jakby z nimi rozmawia jako z muzykami, a nie tylko jako z. Tomkiem i Jolą. To też jest bardzo ważne. Ja mam taki przykład sprzed z, z wielu lat, sprzed wielu, jakieś tam nie wiem, 10, 15, kiedy rozmawiałam z takim zespołem amerykańskim, który ja z kolei bardzo szanuję, i oni opowiadali o festiwalu, który robią. I opowiadali mi o tym, że jest to właściwie lokalna scena z tego miasta, czyli jakieś takie no, mniejsze, bardzo mało znane zespoły i jeden headliner, który wtedy był Bon Iver. I też tak powiedziałam im, że słuchajcie, no to chyba tam macie jakiś niezły budżet na ten festiwal. A oni mi powiedzieli, że zupełnie odwrotnie, bo Bon Iver to jest ich kolega i on może... Zrobić sobie przystanek i zagrać, i oni po prostu go poprosili o to, żeby zagrał bez stawki, i on to robi dla nich towarzysko na rzecz społeczności muzycznej, środowiska tego miasta. Natomiast ten budżet, który oni mają, jest rozdysponowany między młodych artystów, bo oni potrzebują komunikatu, że ktoś ich potrzebuje, ktoś ich widzi, ktoś im chce płacić za tę pracę, którą oni wykonują. I to jest przykład, który ja często przywołuję opowiadając o tym podejściu, bo na początku to wcale nie chodzi o to, żeby nie wiadomo, co tym ludziom dać, ale o to, żeby ich potraktować poważnie, partnersko, o to, żeby oni mieli poczucie i właśnie jakiś taki komunikat albo sygnał. Że to nie jest tak, że się gra za 500 zł bez zwrotów, bez noclegu i trzeba po prostu spać na chodniku w piwnicy albo nie wiem co i wszystko robić DIY-owo, bo rynek musi się okazać kiedyś, się sprawdzi, oni kiedyś na tym zarobią, a na razie to muszą robić do portfolio przez nieskończoną ilość czasu. A często tak jest i, i niestety festiwale bardzo nadużywają. W, tych różnych modeli, które umożliwiają granie w, w takim systemie. Um, a, a moim zdaniem, jakby dlatego ta, ta praca ma sens, bo ona generuje takie jakieś poczucie u tych ludzi, że ktoś z nimi chce rozmawiać, że ktoś ich traktuje poważnie i że oni mają szansę być podmiotem w tej rozmowie jako muzycy i muzyczki. Postanowiłem się zaangażować w ten podcast i też. Rozmawiać z gośćmi na te tematy, bo mnie autentycznie boli to, że są jakieś historie, w których ludzie trochę narzekają na siebie nawzajem, bo właśnie ktoś komuś tam proponuje granie za, za zwroty, tak jak powiedziałaś. Albo że ktoś podpisał, tak jak też powiedziałaś, podpisał jakiś, jak, jakiś papier, którego, którego nie zrozumiał. I wydaje mi się, że w branży muzycznej potrzeba rozmawiania i, i takiej edukacji jest jakby fundamentalna ze względu na to, że oczywiście można zarobić więcej pieniędzy, jeśli się rozumie umowy, które się podpisuje, albo jeśli wiesz, jakie możesz poprawki tam zgłosić i jak inaczej ubrać pewne, pewne zapisy, ale przede wszystkim to, to trochę poprawia ogólny stan, ogólną kondycję społeczności, jaką jest, jaką jest ogólnie rozumiana branża muzyczna w Polsce i Mam taką tezę i chciałbym zapytać ciebie czy się z nią czy się z nią zgadzasz, że dzisiaj rozumienie swoich praw autorskich, rozumienie, że istnieją osobiste, majątkowe ta edukacja jest dużo więcej warta niż w zasadzie te Konkretne zapisy co do stawek i co do podziałów w umowie. Krótko mówiąc, edukacja i świadomość jest dzisiaj bardziej potrzebna młodym twórcom, niż propozycja wielkiego kontraktu w, w Majorsie czy, czy w, jakiejkolwiek, w jakiejkolwiek wytwórni. No, zawsze ta wiedza jest na początku bardziej potrzebna, ponieważ jak ją masz, to możesz sobie lepiej wynegocjować umowę. Mm. Często ludzie nie, w ogóle nie negocjują tych umów, ale też ja w dalszym ciągu uważam, że kiedy umowa przychodzi od kogoś, kto jest wyżej, jest na pozycji mocniejszej, jest dłużej w branży, to też ta odpowiedzialność leży po stronie tej osoby, bo wysyłanie umowy w PDF-ie do kogoś, kto wiadomo, że jest początkującym muzykiem, wiadomo, że um, Zależy mu też na tym, żeby tę umowę podpisać, jest nadużywaniem swojej pozycji w tym momencie. I to się za często też odbywa, jakby w taki dokument nie do edycji, żeby po prostu właściwie umowa, czyli umowa między dwiema stronami, bo ktoś się z kimś umówił, która polega na tym, że ktoś coś komuś wysyła nie do edycji i można to podpisać, i ma się człowiek cieszyć z tego, a tam jest napisane dużo strasznych rzeczy. No po prostu ktoś powinien to kwestionować, że to jest jakoś tam wbrew, nie wiem, zasadom społecznym, czy i jak to dokładnie tam by się w prawniczym języku nazywało, współżyciu społecznemu chyba jest takie pojęcie. Y no, bo nie, nie chodzi mi o to, żeby tutaj już jakby kejsy przedstawiać i, i, i chodzić do sądu z każdą taką mową. Mówię o tym po prostu, poza językiem prawniczym i poza kejsami prawniczymi, o zwyczajnym, takim właśnie współżyciu społecznym, czyli po prostu byciem ze sobą, z ludźmi i nie traktowanie człowieka, który przychodzi do ciebie, podpisać umowę do Twojej firmy niejako potencjalnej po prostu zarabiaczki, czy zarabiacza pieniędzy. Tylko po prostu też jako człowieka, bo to co ty mówisz o tej branży, że to jest takie. Ja często też słyszę, że ludzie mówią, że branża to, a branża tamto. Branża to my. Jak sobie zrobimy, jaką sobie zrobimy, tą branżę taka ona będzie, więc ja całkowicie się z tobą zgadzam w tym myśleniu o, o takiej o, o, o trochę bardziej takim troskliwym podejściu do, do ludzi, z którymi się pracuje. No, ja myślę, że tak metą tych przemyśleń w mojej głowie jest, jest to, że często jakby dobrze skonstruowana umowa, a żeby to zrobić, musisz mieć tą wiedzę i rozumieć te rzeczy, w których się poruszasz. Dobrze skonstruowana umowa często jest dużo, le dużo lepsza w kontekście no po prostu zarabiania na, na muzyce, niż, niż dobrze napisana piosenka albo płyta. Że w momencie, w którym widzę hit na TikToku, który w ciągu, nie wiem, Trzech, czterech miesięcy generuje 50 milionów odtworzeń i jest, jest, jest autorską kompozycją, nie jest jakimś tam remiksem, parodią, żeby, żeby była jasność. I widzę, że taka piosenka, taki utwór, no na przykład nie jest zarejestrowany w zaiks ie ale że ogólnie nie ma, młodzi twórcy trochę nie dochodzą do tego, do tej refleksji, że nawet mogliby coś takiego zrobić. I w ostatnim czasie sp sprawdziłem sobie te, y, takie przypadki. Jest masa w ogóle ludzi, masa artystów, masa autorów, która robi przepotężne liczby w internecie. No wiadomo, że nie wydają płyt fizycznych, mm -hmm. ale robią przepotężne y, wyświetlenia. I y, y, y na przykład w ZAIK-ie. Nie, nie rejestrują, do czego oczywiście, o, oczywiście za, zachęcam i, i, i zachęcam jako ZX Akademia. Myślisz, że to wynika z tego, że jest taki antysystemowy bunt, że robię piosenkę, która w internecie ma 50 milionów streamów, i mimo wszystko nie, nie chcę tego, tego rejestrować w OZZ-cie? Czy, czy jest to wynik właśnie nieświadomości? Ja myślę, że bardziej to jest, jeżeli to jest bunt, to on jest też wynika z niezrozumienia tak naprawdę. Bo myślę, że to jest jakoś tak zakodowane jednak w świadomości um, tych ludzi, że to jest jakiś taki bardzo, bardzo anachroniczny świat, do którego oni nie należą. Um, że oni nawet no, nie mają tego pomysłu, bo to trzeba, nie wiem, pójść do urzędu, zanieść jakieś pismo i tak dalej. A oni się tutaj już w internecie posługują tym swoim życiem i twórczością, i tak dalej poruszają w całości. I myślę, że im się to kojarzy po prostu z czymś, co nie należy do tej ścieżki, którą oni podążają. Zastanawiam się, czy to jest jakiś. Jak, jak mówisz o formie buntu, ale myślę, że to, jest, to nie jest tak, że oni są w pełni świadomi tego, że jest jakiś, yy, jakiś zajść, jakaś instytucja, jakaś droga, i oni wybierają, żeby tą drogą nie iść, tylko nie do końca jednak wiedzą, co tam jest po tej drugiej stronie. Bo ja staram się tutaj trochę rozmawiać o pieniądzach wokół twórczości, wokół branży, wokół w ogóle życia, życia artystycznego i jestem dużo większym zwolennikiem artysty jako zawód. W sensie jest to po prostu zawód, który wykonujesz, niż siedzisz i czekasz na wenę. I mam takie przemyślenie, że no po prostu można zarobić więcej hajsu. Jakby... Nic się to nie kosztuje. Rejestrujesz swoją piosenkę w Zaiksie. Jest ona później grana na dyskotekach u fryzjera i wszędzie w innych miejscach. Wiadomo, że, że, że są tutaj pewnie jakieś, jakieś, jakieś dziury w tym systemie. Natomiast, natomiast po prostu ty jako młody artysta możesz, możesz po prostu zarobić więcej pieniędzy. No to jest, to jest bardzo ciekawe, bo ja też nie jestem pewna, czemu, um, czemu to jest takie. Jakieś tam odległe, nie przynależy do tego myślenia. Trochę to jest też, może to jest też w ogóle ze świata branży, że jak ktoś robi sam i jest taki, że jest ktoś DIY-owy, no to on robi sam, a wtedy to już przynależy do świata tych wielkich firm. Ale to są Casey z kolei, które nie miały kontaktu z wytwórniami w ogóle. Trochę może być też tak, że, że to wynika z jakiegoś takiego w ogóle braku zaufania do instytucji. Co jest jakimś tam na polskiej checkliste w ogóle, więc być może, być może to się też jakoś na to nakłada. Trochę może być też tak, że ludziom się wydaje, że to właściwie, co taka instytucja robi, czy za X, czy na przykład podpisanie się z jakimś publisherem, gdzie instytucja bierze procent, czasami duży publisher, może brać całkiem spory procent, ale jednak dba o te papiery, reguluje wszystko. Um... Ludzie mogą... Raz, że myślę, że akurat to, jeżeli chodzi o publishing, to myślę, że ludzie po prostu nie wiedzą i nie rozumieją. To, to akurat też mam dosyć sprawdzone w Polsce, że to jest mało, mało znane i mało zrozumiały tak, temat. My, my, my ostatnio właśnie na, do Akademii przepraszam, że ci przerwa, mhm. właśnie pisaliśmy artykuł na ten temat o, o, o publishingu, o w ogóle publisherach i, i jest tak mało informacji w internecie po polsku, że, że to jest trochę przerażające, a to naprawdę potrafi być dla wielu, wielu osób... Yy, Główne źródło dochodu i, i, i w ogóle nie ma jakiejś takiej popularyzacji tej, tego modelu współpracy. Gdzie nie musisz być, wiesz, artystą, który, nie wiem, chce śpiewać, rapować i, i być takim headlinerem, tylko po prostu robisz dobrą muzykę, mm -hmm. ona później się sprzedaje do reklamówki, filmu, czy, czy, czy gdzieś tam, i, i, i możesz, możesz z tego żyć. A, a w Polsce naprawdę jest, jak zaczynasz o tym czytać i, i, i googlować, to jest. No, no, bardzo mało takich informacji, już pomijając fakt, że, 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 że to się często tłumaczy, że publisher to jest wydawca. I... Mhm. To jest w polskim języku pułapka, bo ja o tym rozmawiałam y, właśnie z, z niemieckim takim publisherem, któremu powie, który mi właśnie pytał mnie, dlaczego w Polsce jest tak, że publisher i wytwórnia to wszyscy myślą, że to jest to samo. A ja mu tłumaczyłam, że to nie tylko jest po prostu brak wiedzy na ten temat, ale też pułapka w języku, bo wydawcą jest płyta i wydawcą jest publisher. I publisher, który znaczy, że jest pu pu publikuje, to nie wiadomo, jak ktoś o tym mówi i nie wie tak naprawdę, czym się różni ta instytucja. Tu jest niestety pułapka w języku też. Więc wydaje mi się też, wracając do tej mojej myśli, że może ludzie się też boją tego procentu. Że muszą się z kimś podpisać, oddać jakiś podpisać, cyrograf, nie wiadomo co. I trochę też decydują się, żeby nie iść w związku z tym tą drogą. No ale myślę, że przede wszystkim jednak, tak jak już jakby i to, co Ty mówisz, i to, co ja mówię, sprowadza się do tego, że raczej chodzi o niewiedzę. Jeśli zapytałbym Cię, jakbyś miała poradzić młodemu artyście DIY-owemu, który robi sobie muzykę gdzieś tam na, na TikToku, pisze teksty, albo nie wiem, sprzedaje swoje bity w internecie, to taka najważniejsza rzecz, o której powinien się upewnić, czy na pewno to zabezpieczył. Powiedzmy, Weźmy sobie konkretny przykład beatmakera. Jest człowiek, który robi który bit robi i chce go sprzedać artyście, który pisze teksty i który może do tego bitu coś nawinąć, tak? To co on powinien przede wszystkim zabezpieczyć ze swojej, ze swojej strony? Po pierwsze, ja myślę, że ja w ogóle od takich ludzi, którzy gdzieś tam pracują na TikToku, pewnie sama mogłabym się dużo nauczyć i to jest w ogóle też ciekawe bardzo dla mnie, bo ja jestem oldschoolowa jednak w sposobie, w jaki pracuję i w jaki myślę. Ale dlatego też lubię tam zaglądać, mimo że czuję, że to jest takie miejsce, które już jednak ja tam jestem. Kuskulawą nóżką się poruszam. Ale odpowiadając na Twoje pytanie, taka osoba, która napisała muzykę, to może zdecydować albo się na licencję, tak jak ty mówiłeś wcześniej, albo może sprzedać to w całości. Wiem, że często do piosenek ludzie podpisują. Bo propozycje, że ktoś tam jakieś, nie wiem, duże nazwisko chce, um, jakiś podkład, i ludzie się cieszą z tego, że to jest duże nazwisko, więc podpisują każdy papier, który dostaną. A to jest nie dość, że z, zrzekają się praw swoich, to jeszcze na przykład jest to bez obowiązku opisania autora, więc po prostu oni znikają zupełnie i dostają za to, nie wiem, 500 złotych albo coś. Więc, w przypadku takiej osoby, która miałaby jakąś muzykę, to bym się skoncentrowała na tym, żeby podpisać umowę właśnie licencyjną na jakiś tam czas, za jakąś też oczywiście stawkę pieniędzy, po to, żeby ta własność mogła wrócić do mnie. Ta licencja jest na jakiś tam czas, więc potem, potem te prawa wracają, chyba że to jest oddanie praw z obowiązkiem opisania autora za jakąś sensowną kasę to wtedy to bym sprawdziła. Po prostu sprawdziłabym umowę jako pierwszy krok, na jakiej podstawie i na jakich zasadach jest przejmowana ta muzyka, którą ja napisałam. No bo w ogóle producenci muzyczni to trochę celowo poszedłem w ten przykład. No to jest w ogóle takie pewnie ciemna strona tej, 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 tej branży nowych mediów, bo no funkcjonuje flat fee. Producent, który robi tak zwaną paczkę bitów, sprzedaje, sprzedaje każdy bit za, 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 za kilkaset złotych, a później się okazuje, że to dobrze jak za kilkaset, bo są takie przypadki, że to naprawdę są jakieś takie typu dwie stówy i, i, i tyle. I później się okazuje, że jakiś raper czy, czy, czy inny artysta osiąga sukces, ten bit tam jest, jest masa, masa wyświetleń i później rozmawiasz z takim człowiekiem gdzieś, gdzieś w kuluarach i on mówi, no, że w sumie to, to no, dostałem parę stówek i... I tyle, jestem tam, prod, by, ktoś mm -hmm. tam, i, i to jest i to jest wszystko. Więc. Czy można. Czy może najlepszym rozwiązaniem wtedy jednak jest zbiorowy zarząd i po prostu zawarcie w takiej umowie, że tak, dobra, to wezmę te trzy stówy, bo w sumie zrobiłem to w pięć minut i, i mogę ci to oddać za tyle. Jeśli z tego zrobisz hit, to super, ale. No, wpisz mnie jako. Nie, nie zapomnij tego zrobić, jako, jako autora tej kompozycji. Absolutnie. Absolutnie. I to też jest, ponieważ umowa to jest dwie strony się umawiają, można wpisać do umowy. Na przykład, chociaż sobie nie wiem, 5-10% autorstwa, nawet bo teoretycznie w, w, dzieli się tak, jak się wpisuje do Zaiksu, że jest 50 na 50 tekst i muzyka, ale można oczywiście się dogadać w różny sposób. Warto wtedy sobie wpisać jakiśkolwiek procent. Jeżeli się nic z tym nie stanie, to się nic z tym nie stanie, ale jeżeli się stanie rzeczywiście dużo, no to wtedy jest jakaś gwarancja zabezpieczenia. Można wpisać też w umowę że w razie wykorzystania komercyjnego obowiązuje osobna umowa i to też wtedy jest istotne o tyle, że jeżeli ta piosenka gdzieś zostanie wykorzystana w jakimś gigantycznej, komercyjnej sytuacji i, i taki raper by dostał za to dużo pieniędzy, no to gdzieś tam jest jakiś też mikroprocencik chociaż dla tej osoby, która napisała muzykę, no bo ma, masz napisany tekst, wchodzisz do studia, siedzicie, siedzicie w studio yy, i ty napisałeś ten tekst w domu wczoraj przy, nie wiem, herbacie, lampce wina, <grydy> jakby to jest, twoja, to jest twoja rzecz, ale w studiu wyszło, że na przykład coś lepiej jest zaśpiewać troszkę inaczej i, i po prostu yy, właśnie, nie wiem, czy, czy producent, yy, yy, czy, czy wręcz czasami realizator nawet, jakby powie ci, a, a spróbuj tam zamienić te trzy słowa i na przykład to jest refren i w refrenie masz nagle, nagle to, już jest, to już jest inny tekst i no de, de facto bez jego wkładu by się to nie wydarzyło, i później okazuje się, że dla ludzi ten tekst jest w tej formie podany i zapamiętany. No i jeśli to jest realizator w studio, no to czy tutaj już zachodzi to współautorstwo, czy, czy to jest tylko autorstwo? Jakby to, są, to są dla mnie właśnie to, 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 czego zaczęliśmy, czyli te trochę filozoficzne podejście mhm. do tego. No bo gdzie się zaczyna to współautorstwo? Jeśli realizator ci coś podpowie, to, to, już, to już jest współautorstwo, czy można powiedzieć, że on był, nie wiem, jakimś tylko yy, czynnikiem, który to, to ciebie natknął, bo jednak ty napisałaś ten tekst wczoraj w domu sama. Mhm. Jeżeli chodzi o taki, nie wiem, tam szyk, przestawianie, to wydaje mi się, że to jednak też jest jakby w dalszym ciągu Twoje autorstwo. A to jest czynnik, aczkolwiek dużo bardziej skomplikowane sytuacje się zdarzają niż tam przestawianie szyku w piosence. I już nie mówiąc o tym, że Ty mówisz o, o sytuacji tekstu, a jak ktoś napisał i muzykę, i tekst. I odbywa się jakaś praca nie tylko z realizatorem w studio, ale z ilomaś muzykami, ilomaś osobami i jest rozmowa i jakiś tam proces. Są oczywiście na to przepisy, że nie wiem, ileś tam można, ileś nie można i jakaś definicja też w prawie autorskim, co to jest utwór i kiedy ten utwór się wydarza, kiedy się nie wydarza. No ale tak naprawdę... Też można to różnie interpretować, więc dlatego ten temat też jest taki trudny i dlatego bardzo fajnie go sobie zabezpieczyć na początku, żeby było jasne, jak sobie człowiek wyobraża, na czym ma polegać wkład osób, które się pojawiają w procesie i każda z tych stron, żeby jakby miała jasną sytuację. Ja wiem, że na początku, jak się człowiek umawia ze znajomymi, i sama kilka razy popełniłam ten błąd, że wydawało mi się, że przecież się jakoś później dogadamy, a potem się okazywało, że jednak mamy zupełnie inne wyobrażenie na ten temat. Więc bardzo często po prostu ja podpisuję umowy, zanim w ogóle zaczynam z, z ludźmi pracować, nawet takimi, którzy są teoretycznie bliscy zespołowi i tak dalej. Po to, żeby po prostu wszyscy wiedzieli, jakby mieli to, to samo rozumienie tego w ogóle, o czym. O czym rozmawiamy? Bo czasami się rozmawia niby o tym samym, ale różny, jakby słowa znaczą różne rzeczy dla różnych osób. No tak, tak. Precyzyjne posługiwanie się słowem to jest klucz w ogóle w tym całym, w tym całym galimatiasie. Ale powiedziałaś o utworze i czym jest utwór, czym, czym utwór nie jest. To mam takie pytanie, czy 30 sekund ciszy to jest utwór, czy nie? <laughs> To może wyjaśnię kontekst od razu dla naszych słuchaczy. Bo e, Misia stworzyła utwór, który zatytułowała Agata. E, kontekst e, oczywiście tutaj był e, pani prezydentowej e, Agaty Dudy. E, no i e, ten utwór to jest 30 parę sekund ciszy. I wiem, że ty go grasz na żywo. Na, znaczy grasz, no. Na, wystawiasz go na żywo na, na koncertach, e, gdzie po prostu stoisz i patrzysz na ludzi przez 30 sekund ze stoperem i. i jak, jak ty to rozumiesz? Czy 30 sekund ci że to jest utwór, czy nie? Cieszę się, że pytasz o to, ponieważ ja wysłałam Agatę do ZX-u do rejestracji i dostałam odpowiedź, że to nie jest utwór i że tego się nie da zarejestrować. Ale jakkolwiek rozumiem, yy, bo są różne przypadki nadużyć wstawiania do na Spotify a, też pustych piosenek, gdzie po prostu to leci, czas się liczy, więc stream się liczy. Yy, ale w tym przypadku to naprawdę jest. Konkretna wypowiedź, która ja to zajęło mi kilka tygodni, przeprocesowanie tego i pisałam różne rzeczy, które miały być komentarzem do braku komentarza. Po czym doszłam do tego, że nie ma takiego komentarza, który będzie adekwatny do braku komentarza, innego niż nic. Więc jest to naprawdę bardzo głęboko przemyślane, 33 sekundy. Jest to moja wypowiedź na temat braku innych wypowiedzi. I akurat w tym przypadku naprawdę uważam, że to jest utwór. Chciałem cię zapytać o ciszę, ale chciałem cię też zapytać jeszcze, tak trochę wracając do początku, o te nagrody, bo dowiedziałem się, że dostałaś, że jesteś laureatką paszportów czy Frederika. I czy to coś zmienia? Czy to jest takie miłe, mm -hmm. ale tak później wracasz do domu i w zasadzie życie toczy się dalej tak samo, jak się toczyło. Ja myślę, że to jest po pierwsze indywidualne, bo to też zależy od momentu, w którym dostajesz nagrodę i na pewno nie mogę mówić za wszystkich laureatów, wszystkich nagród. Mogę powiedzieć, w moim przypadku co to zmieniło. My dostaliśmy z zespołem Trebe Fryderyka za debiut dosłownie kilka miesięcy po tym, jak przeprowadziliśmy się do Polski. I dla nas ten Fryderyk, mimo że on się poza jakimś tam pretekstem do pracy w mediach z tym, to on się w moim poczuciu mniej przekłada niż paszport. Natomiast był na pewno dla nas jakimś takim komunikatem: spoko, dobra decyzja, przyjechaliście, jesteście tutaj, rynek was lubi, rynek was akceptuje, róbcie swoje rzeczy. Więc dla nas to był ważny komunikat. No a ten paszport dla mnie osobiście też był jeszcze ważniejszym komunikatem, bo ja w całym takim swoim um, właśnie samozwańczym robieniu muzyki zawsze miałam takie poczucie, że ja muszę nadganiać też za, za innymi, że wszyscy jakoś tak umieją grać i wiedzą, jak to jest, a ja na pewno nie wiem, więc ja się muszę 30 razy więcej douczyć i sprawdzić wszystko i w ogóle. Nie wiem, co, czym się tam zasłonić i co sobie wymyślić. Natomiast, po prostu, jak dostaliśmy ten paszport, to ja sobie pomyślałam, że muszę już, jakby, pozbyć się tego myślenia, bo jak za każdym razem, kiedy ktoś będzie do mnie przychodził i mówił mi, że. To jest, nie wiem, fajna płyta, albo fajna muzyka, albo dobry koncert, albo coś tam, a ja będę zaczynała od, nie, bo ja tak naprawdę nie umiem grać i w ogóle to wszystko jest jakoś na głowie stoi, bo ja nie wiem, dlaczego ja w ogóle gram i, i ciągle robię Oszukuję. jakieś błędy i w ogóle wszystkich oszukałam, a teraz ja dostaję jakieś te nagrody. Yhm. Myślałam sobie, że to po prostu będzie brzmiało jak jakieś takie wymuszanie komplementów, albo w ogóle jeszcze jakbym zwariowała, więc y, dostałam taką y, trochę przy, przymusową, y, przymusowe zderzenie, znaczy zderzenie, y, zetknięcie z rzeczywistością, który, która mi mówi, przyjmij po prostu do wiadomości, że tak jest i że masz to robić i możesz to robić, i po prostu już nie rozkmieniaj. I ja jakoś tam to nie, jakby ten proces trwa cały czas, ale po prostu bardzo to zmieniło um, jakąś taką w ogóle moją optykę patrzenia na mnie, jako na osobę, która robi tę robotę. Czyli paszport był takim mandatem trochę, takim. Dla, jakby mnie samej dla mnie samej. <laughs> Ale, ale tak, no w, w pewnym sensie tak. tak. I, I rzeczywiście on się, um, on się przełożył też, jakby ten rok był super, że on, on się przekłada na, na dużo bookingów i na dużo uwagi medialnej, i tak dalej. Więc rzeczywiście to wsparcie jest duże i też Redakcja Polityki w przeciwieństwie do, do, do wielu różnych innych instytucji, które, które przyznaje nagrody, bardzo dba o tych swoich laureatów i pamięta, i zawsze, nie wiem, tam zaprasza na te inne gale i kiedy coś się robi nowego, to oni też zawsze pytają, czy proszą, żeby przysłać i tak dalej. Jakoś tam ja taka osoba, która jakoś tam raczej jestem wykorzeniona i zawsze mi brakuje jakiejś takiej wspólnoty, społeczności i tak dalej. Bardzo to doceniam, bo, bo zawsze gdzieś tam jestem w, w, u, u nich w okolicach, to się czuję rzeczywiście, że oni jakoś tak myślą o mnie, jako o, o części jakiejś tam tej społeczności laureatów. I laureatek? Bo jak znam ciebie dzisiaj i nie znałem cię przed tymi nagrodami no to wydaje mi się, że to nie było tak, że ty dostałaś jakąś nagrodę i nagle się okazało, że hej, robię lepszą muzykę albo jestem pewniejsza na scenie, albo moja samoświadomość nagle tutaj się otworzyła, bo, bo dostałem tą, dostałam tą nagrodę i tak nie bez powodu cię pytam o to i nie chodzi mi o to, żebyśmy teraz rozmawiali o, to, że, o tym, że dostałeś paszport, tylko staram się wyłapać taki, taki też message do, do, do młodych twórców, że nie, nie trzeba czekać na tą nagrodę. Jakby wiara w siebie i takie poczucie tego, że hej, umiem to robić i podoba się to, nie wiem, mojemu ziomkowi i trzem innym osobom w internecie. Czasami wystarczy, żeby zawiązała się ta mm, taka wiara i taka pewność, że, że, że może się z tego urodzić coś, coś, coś więcej. I mam... Takie pytanie, bo będę się tutaj spotykał z różnymi ludźmi i z różnymi artystami, e, autorami, e, pewnie też bardzo młodego pokolenia i e, dlatego chciałam od ciebie zacząć, że żeby, żeby tak poznać też Twoje zdanie na temat, e, a może wręcz e, takie Twoje przesłanie, co mógłbym powtórzyć tym ludziom dalej, bo będę się spotykał z wieloma i jakbyś e, chciała powiedzieć każdemu każdemu z nich coś to bazując na swoich doświadczeniach to co by to było. W dużej mierze to co już powiedziałam to znaczy żeby robić swoje i też żeby dbać o siebie nawzajem. Bo ja bardzo w to wierzę i to są jeżeli ja dostaję komunikaty potwierdzające z rzeczywistości to one są właśnie o tym, żeby się nie bać, żeby się nie bać też iść swoją drogą. Wiedzieć, jakby rozumieć tę grę, w którą się gra, i to jest właśnie o edukacji, czyli jak rozumiesz, jakie są rodzaje umów, to rozumiesz to, że to do ciebie przyjdzie nie cokolwiek, co masz podpisać, tylko jakiś rodzaj umowy, na którą możesz się zgodzić, lub nie, którą możesz jakoś wynegocjować na jakichś warunkach, i tak dalej, i tak dalej. I nikt nie może ci powiedzieć, że. Twoja muzyka powinna być jakaś, bo to jest Twoja muzyka i w związku z tym Ty jesteś ostateczną instancją w tej sprawie. I w związku z tym też nie można dać sobie wmówić, że rzeczy robi się jakoś, umowy podpisuje się jakieś, piosenki pisze się jakieś, tylko po prostu trzeba robić swoje, tak jak się czuje, i ja jestem po prostu pierwszą orędowniczką takiego. Tego hasła, żeby robić swoje, ale przy okazji pamiętać o tym, że się nie jest samemu w tym środowisku, więc oglądać się na siebie nie w takim sensie, żeby się porównywać, bo to, to oczywiście też jest pułapka, ale sprawdzać, jak inni ludzie wokół ciebie się mają, żeby powstawało jakieś wspólne środowisko, jakaś wspólna branża, która o siebie dba, a jednocześnie nie wyciska, nie wymusza, tylko dba o to, żeby wszyscy się czuli dobrze, żeby jak najlepsze też. Owoce pracy twórczej mogły powstawać. Yy, bo jeżeli ktoś czuje bezpiecznie w środowisku, a jednocześnie wierzy w siebie i robi taką robotę, jaką wierzy, że właśnie te, te jego wypowiedzi jakie powinny być, no to jest prosta droga do sukcesu. Myślę, że dlatego jesteś pierwszą gościnią, bo jesteś pierwszą rędowniczką, i, i tak się, <laughs> tak się spodziewałem, że, że możemy się tutaj spotkać na poziomie tej. Na poziomie tej idei myślę, że to jest dobra puenta tej rozmowy. Nie było to reżyserowane. Nie, nie ustalaliśmy tego zakończenia, ale, ale, ale tak. To wszystko jest dokładnie tym, o czym chcemy tutaj mówić i, i o czym chcemy rozmawiać z różnymi ludźmi, z różnymi środowiskami, z różnymi stanowiskami w tej, w tej branży i jest to dla mnie ogromna przyjemność, że mogliśmy zacząć ten podcast rozmową z Tobą o tych rzeczach. Mam nadzieję, że bawiłaś się dobrze, tak samo jak ja. <gry> bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie. To jest też bardzo miłe dla mnie, że, że mogę z tobą tutaj o tym pogadać. To jest też bardzo miłe, co powiedziałeś na początku, że mimo tej mojej pracy całej i y, tylu innych rzeczy, y, które robię, to też czekasz na, na muzę jakąś moją, bo ja też czasami się zastanawiam, w tym wszystkim, co robię, gdzie jest po prostu jak to rozdzielić i gdzie jest miejsce na moją pracę jako muzyczki, a gdzie jest miejsce na y, wspieranie innych, bo tak naprawdę ja to, co, to, to wszystko, co wypracuję na wspieraniu innych, powinnam potem sama przekładać na siebie, a to przekładanie na siebie zawsze oczywiście najbardziej kuleje. Y, natomiast ja pracuję też nad nową płytą i mam nadzieję ją w przyszłym roku zrobić, więc mam nadzieję, że też już coś y, będę mogła. Może wtedy, może wtedy przyjdziesz drugi raz jako, jako tak, artystka. Tak, już z nowym zupełnie, nowe odsłonek. <noise> po to jest ten podcast, żeby ludzi takich jak ty trochę odciążyć. I żeby, żeby żebyś ty mogła się skupić na muzyce, a żeby te, ta edukacja była na portalu i, i u nas w podcaście, i żebyśmy o tym rozmawiali. Więc jak następnym razem przyjdzie do ciebie młody, zdolny człowiek i zapyta hej, jak mam podpisać tę umowę, to mu wyślesz link do, do naszej czy rozmowy, czy do, jakiegoś, czy do jakiegoś artykułu. Także bardzo ci dziękuję za, bardzo dzi za dziękuję dzisiaj. Też. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze w tym podcaście we dwójkę w przyszłym roku, jak wydasz płytę, jeśli będziesz będziesz chciała do nas do nas dotrzeć. Wam przypominam, że Za Akademia to również portal edukacyjny. Link w opisie tego filmu możecie tam znaleźć doczytać o pojęciach, terminach, umowach, licencjach, przeniesieniach, nieprzeniesieniach, publishing, publishingach, synchronizacjach innych takich rzeczach. Więc serdecznie za, zapraszam. Tobie dziękuję i widzimy się za tydzień. Bardzo dziękuję.